Biuro Podróży Itaka, Dorota Wies, w czym mogę pomóc? Witam panią Dorotkę, witam, witam. Proszę pani, ja bym chciała gdzieś wyjechać. Na Ale wycieczkę. kiedy? Na wycieczkę jakąś taką, wie pani, dłuższą, odpocząć trochę i tak dalej. Na spokojnie, tutaj termin mi, wie pani, nieważny. No ale to tak dla mnie termin nie może być nieważny. Ja muszę mieć jakieś ograniczenia czasowe, żeby móc jakąś konkretną ofertę przesłać, tak? Bo rozumiem, że taką ofertę mam przesłać na adres mailowy, czy jak miałoby to być? No nie, ja mailowy to ja proszę pani, ciężko z mailowymi sprawami. Ja to na mailo to ja nie ogarniam mailo. Pani niech powie mi, gdzie ja mogę pojechać z wami. No, mamy bardzo dużo ofert, także no, kwestia, czy to mają być kierunki tutaj w europejskie bez paszportu, czy to mają być jakieś dalsze wyjazdy z paszportami. Ja bym chciała gdzieś dużo facetów, żeby było plaża, wie pani, morze, bajera. Coś takiego mnie interesuje. No to myślę, że takim kierunkiem dobrym byłaby Hiszpania. No, mi też się wydaje, opaleni faceci będą smarować plecy, wie pani. Mnie takie coś kręci mnie taki klimat. A proszę powiedzieć, to ma być podróż dla jednej osoby, dla dwóch? Dla jednej. Dla jednej. Pani mnie rozumie pewnie, co? Młody facet plecy posmaruje i od razu inaczej dzień mija, co? A proszę powiedzieć, to ma być na okres wakacji, czy to ma być jakiś teraz wyjazd? Jeszcze raz. Czy to ma być wyjazd na wakacje, czy to panią interesuje wyjazd teraz, jeszcze jakieś najbliższe wyjazdy, tak na last minute? Znaczy mi to koło dupy lata kiedy. A skąd miałby być wylot, proszę mi powiedzieć? A to nie ma też problemu, ja to jadę. A jaka forma wyżywienia miałaby to być? All inclusive, dwa posiłki dziennie, czy same śniadania wystarczą? Na cholera wie pani, ja nigdy nie jeździłam. No to jak nie mamy określonych preferencji, to ciężko będzie przygotować jakąś ofertę, znaczy, tak? Ja bym chciała, żeby pani doradziła. Tak wie pani, jak kobieta kobiecie. No ja owszem mogę doradzić, tylko jeżeli ja nie mam jakichś żadnych podstaw, tak, jak pani chce spędzić czas, jakie wyżywienie, jaki termin, to jest mi trudno cokolwiek doradzać, prawda? Ja już pani mówię. Czas ja bym chciała spędzić odpoczywając, z facetami, wie pani, coś takiego. Jedzenie, kwestia jedzenia to nie ma różnicy. Ja wpierdzielam dużo, a mogę nie jeść wcale, to nie ma różnicy też. Na ile czasu? No tutaj wie pani, no tak od 7 do 14 dni myślę. No to jeżeli rzeczywiście no, gdzieś tam coś miałabym polecać, no to myślę, że najlepiej jakieś takie dwa, jeżeli chodzi o Hiszpanię, to najlepiej dwa posiłki dziennie, bo w Hiszpanii można sobie też lokalnie coś po prostu spróbować zjeść. Posiłkować się kuchnią. Tak, wiadomo, trzeba też troszkę tam zeżreć, wiadomo, hiszpańska kuchnia, nowości, trzeba popróbować. Powie mi pani, bo ja oglądałam w telewizji kiedyś takie, tam Lorette, to się nazywało. Lorette de Mar, tak, to na wybrzeżu Costa Brava. No to tutaj na przykład bardzo fajny trzygwiazdkowy hotel, właśnie w samej miejscowości Lorette de Mar. No gdzieś tam w okresie powiedzmy majowym, tak? Bo to wtedy też pogoda dużo lepsza. Cena za taki tygodniowy pobyt dla jednej osoby to jest, w tej chwili ceny zaczynają się od 3000 zł. O kurwa, dużo to? No tak zawsze jest przy pobytach jednoosobowych. Pokoje jednoosobowe są znacząco droższe niż pokoje, jeżeli jedzie para. To niech pani weźmie, że para. Niech chuj tam, no ten nie... Może być para.
Jak to nie jest? No ale to wtedy musi być druga osoba, tak? Wtedy musi pani z kimś jechać, ale jeżeli jest tylko jedna osoba, to tylko taką ofertę możemy pani zaproponować. To ja sobie ogarnę jakiegoś fagasa i wtedy pojedziemy. Dobra, na dwie osoby, ile to wyjdzie? No ceny na dwie osoby zaczynają się mniej więcej od 2300 zł już. No to ja nie wiem, gdzie tu logika. Jedna osoba 3000, dwie osoby 2500. Nie, ale 2300 to jest za osobę jedną, tak? Tylko że bierzemy pod uwagę, że jadą dwie osoby, czyli mamy pokój dwuosobowy. To 4600. Tak. Ja pierdolę, ile kasiory. Dobra, i powie mi pani kiedy, w maju, to? Tak, to jest przykładowo termin majowy, bo myślę, że wtedy jeszcze są dobre ceny, a pogodowo jest to już dobry czas na Hiszpanię. Pani była kiedyś? Nie, w Hiszpanii jeszcze nie udało mi się być. To może pani z nami pojedzie tam, co? No niestety my pracujemy, to jest dla nas gorący sezon i my na wczasy jeździmy w zimie. Ale jaja. No dobra. Proszę pani, a powie pani, tam naprawdę tyle facetów jest i tak dalej, bo ja potrzebuję się wyluzować przy facetach, wie pani. Wie pani, no tak samo dużo mężczyzn, jak i kobiet, tak? Tutaj gdziekolwiek tak naprawdę byśmy nie pojechali, zawsze na pewno na miejscu dużo gościnnych osób. Ale patologii to tam nie ma, to? No nie, no to są kurorty, także to jest, to w kurortach, kurorty nie mogą sobie pozwolić na takie rzeczy. Co to kurorty? No kurorty to są miejscowości turystyczne. A, ale jaja. Dobra pani, 4600 i to już cały wydatek, tak? Tak, to jest cały wydatek przy dwóch posiłkach dziennie, z przelotem, samolotem, pobyt na 7 noclegach. To samolotem jest? Tak, samolotem. Kurwa. My mamy tylko oferty samolotowe, jeżeli chodzi o wypoczynek. Samolot, kurwa, boję się, wie pani? No to my autokarowych wypoczynków niestety nie oferujemy. No boję się, cholera, boję się. W powietrze mnie wywiozą, chuj wie, gdzie ja będę. No to jeżeli miały to by być autokarowe rzeczy, to musiałaby się pani kontaktować z innymi biurami, które takie oferty mają. Nie. Kiedyś musi być ten pierwszy raz, co? Pewnie tak. No. Dobra, pani już miała swój pierwszy raz? No ja już latałam samolotami nieraz. Mhm. I jak to jest? Każdy to przeżywa inaczej. O kurwa, to pani mnie zestresowała teraz. Każdy inaczej. Pani jak to przeżyła? Pierwszy raz. Normalnie, bez strachu. No dobra, to ja się chyba decyduję na takie coś. Czyli jest pani zainteresowana założeniem rezerwacji i podaniem danych osobowych do przesłania do rezerwacji? No, powiem pani 4600, cholera. A za jedną osobę ile? No za jedną, jak wspomniałam, ceny zaczynają się od 3000. Wzwyż. A kończą się na ilu? O, no kończą się nawet i na 6 czy 7 tysiącach od osoby w zależności, bo to już hotele pięciogwiazdkowe. Takie coś to ja nie, ni chuja. W Polsce to sobie nie pozwolimy nigdy na takie coś, co? Czyli co, jest pani zainteresowana rezerwacją, czy będzie pani się kontaktować no, jeszcze? No, powiem pani tak, no. Do 3000 nie jadę. Jadę na balety. Do 3000. Jadę, kurwa, i nie wracam. No do 3000 dla jednej osoby niestety nie mogę nic zaproponować. A do ilu? No powyżej 3, tak?
4. Do 4. No to do 4, tak. No to tak jak mówię, Hiszpania co najmniej 3200, taki wydatek 3200 od osoby trzeba mieć. Dobra, 3200 i chuj, jadę na balety, się pobawię, chociaż... Nie? No, i sposób spędzania czasu przez państwa to już jest państwa preferencja. No, trzeba iść normalnie, wypić troszkę alkoholu, wie pani, pobawić się, potańczyć, bo to przestań. Tylko tak, ja do założenia rezerwacji potrzebuję adres mailowy. Tutaj pani wspominała, że będzie ciężko, więc pytanie, czy dysponujemy takim adresem mailowym, czy będzie pani się szła do biura naszego i tam zakładała rezerwację? Pani mówi o mailu. Tak, tak. Mailu, ja miałam mailu, ja pani podam moje mailu. Czyli co? Zakładamy taką rezerwację, tak? Możemy uzupełnić wszystkie dane. No ja dam maila mojego tego faceta. Dobrze, no to a nie chce pani może, żeby na pewno tego maila wysłać ofertę, tak? Żeby pani się zapoznała z opisem hotelu, z datami, z terminami. No. Niech pani pisze. Jasiu, kurwa, wstawaj, maila dawaj. Mailo pani chce. Wstawaj, kurwa. Maila podaj. No. Halo. Tak, ja cały czas czekam. Słyszę pani mail. Ja pani podam mailo. Słucha pani. Tak. Jak to było? Pydlak 6. Rozłączyła. O nie.